Konradzie, zaprowadź naszego gościa do pokoju gościnnego. Dobranoc, panno Maj. Dobranoc, panno Maj, panie Skazki. Może chciałby mi pan coś jeszcze powiedzieć? Miłych snów. Do zobaczenia do jutra. Co pani chce usłyszeć? No nie wiem. Może co u pana w pracy słychać? O pogodzie coś? O mumii w kapeluszu i w prochowcu? Tak. Jest u nas gość, który dochodzi do siebie po wizycie u chirurga. I tyle. A, operacja. Tutaj wyciąć, przyciąć, podciągnąć, ciach-ciach, tak? No co pani? Wracałem ze studia wieczorem. Drogę zajechał elegancki jeep. Drobna stłuszka, nieważne, nieistotne. Przednia szyba rozprysnęła się i okaleczyła twarz naszego gościa. I po prostu pan chce, żeby ten gość tak jakby u nas powrócił do zdrowia. Ten gość. Tak. Bardzo pan jest mądry, panie Skazki. Dziękuję. Naprawdę, nie wolno drażnić prasy. Proponuję, żeby cała sprawa została między nami. Wyłącznie pan i ja o tym wiemy. Słucham. Za Chiny Ludowe. Cześć, kochanie. Zdaje się, że mnie wołałaś, prawda? Śpisz sobie, tak? Dobrze. Śpi sobie, śpi. Poprawię ci poduszkę, chcesz? Śpi. Uszalałaś. Przestraszyłaś mnie. Wiesz już, kto to jest? Kochanie, co ja ci powiedziałam na temat podglądania? Że ktoś musi stać na czatach. Tak. Szoruj na korytarz. Okej. Jest słomka. Ale cieszę się, kochanie, że swoją szczęką jest wszystko w porządku. Ej! Panie Franiu? Tak, temperatura powoli spada, ale myślę, że musisz pić dużo płynów. Na razie. Co pani do diabła wyrabia, co? Panie Skalski! Franiu... Co, kochanie? Co chciałeś powiedzieć, że tatuś nadchodzi? Ty tak! Dobrze, dziękuję. Panie Skalski, to wszystko przez pana. Gdyby pan mi powiedział, kim ona jest, nie byłoby tej sprawy. Kim jest ta kobieta? Edyta. Frania, czy to jest takie trudne? Nie może mi pan tego powiedzieć prosto w oczy? Edyta. Dobra, Frania. Najpopularniejsza polska piosenkarka. Edyta. Najpopularniejsza. Edyta! Edyta Gepper! Kochanie, nie poznałam cię! Pudło. Cześć, Aniu! Kochanie, przykro mi, nic ci nie mogę powiedzieć. Ale o czym? O tym, która z wielkich gwiazd po wypadku samochodowym z rozoraną twarzą przebywa właśnie u nas w Górnej. Okej, ty mi wcale nic nie musisz mówić. Bo ja sama mam ci coś do powiedzenia. Zamieniam się w dotyk. Zamieniam się... Ty się dobrze czujesz? Co? Dobrze, po prostu wiesz. Ostatnio mam te ciężkie dni kobiece, wiesz jak to jest. W końcu jestem kobietą. Ogniem burzą, coś tam na dnie. O mój Boże, to jest Edyta Górniak? Dziennikarze otoczyli cały dom. Tam, kochanie, zaraz cały dom. Po prostu są z trzech stron i okupują Górny Bankom. Mówi państwo, znajdujemy się przy domem pana Skalskiego. Nie wiem, co teraz się dzieje. Wiem, że jest tutaj słynna nasza gwiazda. I czekam, nie wiem, co się z nią dzieje. Czy ona miała operację plastyczną? Przepraszam. Zostawiłeś Karolinę na ganku. Naprawdę? Tak. Karolina! Jolka, jak mogłaś wszystko wypaplać? No ale Franka, ja powiedziałam tylko jednej osobie. Komu? Mojemu spowiednikowi, księdzu Antoniemu. A wtedy on siedział w konfesjonale? Nie. Edyta zgodziła się zapozować przez chwilę do zdjęć w nadziei, podkreślam to, w nadziei, że szybko państwo opuszczą nasz dom i pozwolą jej spokojnie odpoczywać. Zapraszam. Panie Skalski, wszystko będzie dobrze, zanim Apolonia skończy. Edyta będzie w połowie drogi na Mazury. Panie
Wszystko dobre, co się dobrze, kończy. A teraz, panno Maja, mogła pani poznać ciężkie konsekwencje babskich ploteczek. Tak, wiem, panie Skarski.